Dzień dobry, zapraszam na omówienie naszego kolejnego spotkania z cyklu ćwiczenia z myślenia. Rozwiązaliśmy, rozwiązywaliśmy dwa problemy, czy dwa zadania. Ten pierwszy, który mamy tutaj na tablicy, to taki był zadanie na rozgrzewkę. I podoba mi się to, że rozwiązanie powstało przy waszym, można powiedzieć, dominującym udziale. Ja tylko się przysłuchiwałem i ewentualnie. Służyłem jako obsługa tej tablicy. No, zadanie jest takie: mamy tu 9 kół, to już policzyliśmy od razu na samym początku. Kół jest rzeczywiście 9, tyle ile cyfr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I naszym zadaniem jest wpisać we wszystkie te pola cyfry, w każde pole inną cyfrę w taki sposób, żeby suma wzdłuż wszystkich tych odcinków. Prostych była identyczna. No i od razu zauważyliśmy, że jeżeli wpiszemy, albo inaczej można jeszcze powiedzieć, zauważyliśmy, że wszystkie te trójki mają wspólną środkową cyfrę. W związku z tym, jeśli wpiszemy tutaj jakąkolwiek cyfrę, to problem zredukuje się do poszukiwania takich par cyfr, dwójek cyfr, których suma jest równa, no bo jeżeli suma tych dwóch cyfr jest równa i suma tych dwóch cyfr jest równa, no to oczywiście po dodaniu trzeciej cyfry do obu sum, te dwie sumy też nadal będą równe. No i następnie zauważyliśmy, że jeżeli mamy dziewięć cyfr, no to istnieje tak naprawdę tylko jedna metoda, żeby utworzyć z nich ile raz, dwa czy cztery pary yy, yy, równych, znaczy cyfr o takich samych sumach, no mianowicie jedynkę z dziewiątką, dwójkę z ósemką, trójkę z siódemką i czwórkę z szóstką. Suma wynosi za każdym razem 10 No i rzeczywiście yy, pozostaje jeszcze jedna cyfra piątka, którą umieszczamy w środku. I w ten sposób zadanie jest rozwiązane. Rzeczywiście. Suma tutaj i suma tutaj, i suma tutaj, i suma tutaj. Za każdym razem równa się 15. Drugie zadanie było nieco trudniejsze i zajęło nam trochę więcej czasu. Ale też dzielnie rozwiązywaliśmy je wspólnie. Mianowicie taki rebus trzeba rozwiązać. Koka plus kola równa się woda. No, Żeby sobie troszeczkę. Uprościć zadanie, to ja przypisałem te litery w ten sposób, żeby każda miała była w innym kolorze, i to ma nam przypomnieć o tym, że mamy do wyboru znowu tym razem 10 cyfr od 0 do 9, ale danej literze może odpowiadać tylko jedna z tych cyfr, i różnym literom muszą odpowiadać różne cyfry. No, i jak przejdziemy sobie teraz na drugą stronę, to się trochę ładuje. Ja może się zamknę, żeby nie zajmować tutaj miejsca. No to y, y, zadanie mamy takie. Tu mamy y, y, w słupku A dodać A i musi wyjść A. To je, jedyna. A tu mamy drugi słupek. O dodać O. Musi wyjść o. No więc są dwie możliwości przy dodawaniu. Jedna jest taka, że 0 plus 0 równa się 0, a druga możliwość jest taka, że to są dziewiątki, ale jest jeszcze jedynka z przeniesienia. No wszyscy wiemy, że to jest przeniesienie, tak? Jak suma dziesiątek jest większa bądź równa 100, to tą setkę przenosi się do kolumny setek. No więc, ponieważ w tej pierwszej kolumnie po prawej stronie nie może być nic z przeniesienia, no to naturalnie a musi być równe 0. No a w takim razie o musi być równe 9 i nad setkami musi być jedynka z przeniesienia. No ale jeżeli to jest 9 plus 9 plus 1, czyli 19, to nad rzędem tysięcy też będzie jedynka z przeniesienia. No i da dalej trzeba po prostu rozważyć różne przypadki. No bo mamy tutaj sytuację taką, że suma tych dwóch cyfr nie może być większa od dziewięciu, bo gdyby była większa od dziewięciu, to w rzędzie dziesięciu tysięcy pojawiłaby się tutaj. Kolejna cyfra w odpowiedzi, a więc mamy do wyboru tylko cztery opcje. C może być równe 1, 2, 3 lub 4. No i teraz możemy po kolei sprawdzić, tak? No, jeżeli C jest równe 1, tak jak tutaj, no to mamy 1 plus 1 plus 1 z przeniesienia, czyli 3, ale wtedy C równa się 1 także tutaj. No i żeby uzyskać tą jedynkę z przeniesienia, to tu musimy wstawić dziewiątkę. A to jest niemożliwe, ponieważ L nie może być równe 9, ponieważ O już jest równe 9. W związku z tym ta sytuacja odpada. Łatwo się można przekonać, natychmiast można się przekonać, że sytuacja, kiedy C jest równe 4, też odpada, dlatego że o, może ja dorysuję tutaj, zatrzymam na chwilę i dorysuję, co trzeba. No właśnie, gdyby c było równe 4, to od razu widać, że 4 plus 4 to jest 8 i jedynka z przeniesienia to jest 9, więc w musiałoby być równe 9, a nie może być równe 9, ponieważ o jest równe 9. W związku z tym przykład c równe 1 i c równe 4, Odpada, no i zobaczmy, co yy, 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 możliwe jest C równe 2. No, zobaczmy, jeśli C byłoby równe 2, no to tu byłoby 2 plus 2, czyli 5. Powiedziałem 2 plus 2, czyli 5, 2 plus 2 plus 1, czyli 5. No ale yy, mamy problem tutaj, dlatego że Wtedy, no tak, L nie może być równe 7, bo 2 plus 7 to jest 9, 9 już jest zajęta, to raz, a 2 nie daje nam tutaj tej jedynki z przeniesienia, więc może być 8, ale wtedy 2 plus 8 to jest 10, czyli tutaj byłoby 0, a 0 już jest zajęte, bo a jest równe 0. No to zostaje tylko 9, ale 9 nie może być, dlatego że z kolei 9 jest zajęta, bo o jest równe. Bo o jest równe 9, tak, więc ten przykład jest rzeczywiście ten przykład jest rzeczywiście niemożliwy. No i zostaje że C jest równe 3, wtedy tu mamy 3 plus 3. Plus 1 z przeniesienia to jest 7. Tu mamy 3, l może być równe 8, bo 8 nie jest jeszcze zajęta. 3 plus 8 to jest 11. d byłoby wtedy równe 1. Jedynka też nie jest zajęta. No i jedynka z przeniesienia do tej kolumny, czyli w sumie mamy 3930 plus 3980.